Przyjaciele, zatrzymajcie się na moment i posłuchajcie. Posłuchajcie świadectw, naszych świadectw. Świadectw spotkania z żywym Bogiem. Świadectw spotkania z żywym Bogiem. Świadectw spotkania z Jezusem Chrystusem. Jezusem Chrystusem, o którym każdy w tym kraju słyszał, ale nie każdy poznał Go osobiście. Prawdopodobnie bardzo mała liczba ludzi zna Go osobiście w tym kraju. Ale ja miałem tą wielki przywilej poznać Go osobiście. Jak to się stało? Z głębi mojego serca. Kiedyś upadłem na kolana i zdałem sobie sprawę, że jest mi źle. Jest mi ciężko, jest mi źle. I zawołałem do Boga, zawołałem do Jezusa Chrystusa. Przyjdź, ja wierzę, że jesteś żywy, przyjdź i zmień moje życie. Następnego dnia obudziłem się nowym człowiekiem. Dlaczego się obudziłem nowym człowiekiem? Dlatego, że wielki Bóg przyszedł do mnie do pokoju ze swoją informacją na mój temat. A ta informacja brzmiała: jesteś grzesznikiem, idziesz do piekła, jesteś egocentrykiem, zasługujesz na piekło. Ja powiedziałem: ja nie chcę tak żyć. Jak w tamtym czasie, szczerze, z głębi serca przeprosiłem Jezusa za moje życie i uwierzyłem w to, że On 2000 lat temu na krzyżu Golgoty poniósł moje własne błędy. Ja to zobaczyłem sercem, że On został przybity do krzyża z własnej nieprzymuszonej woli, z miłości do mnie. I wiecie co? Ta miłość mnie rozwaliła. Rozwaliła mnie na części pierwsze. Ja zobaczyłem całe swoje życie. Wszystkie swoje błędy. Wszystkie swoje zranienia w tamtym czasie. I usłyszałem: synu, jest w porządku. Jest dobrze. I wiecie co? Ja wtedy wiedziałem, że pojednałem się z Bogiem. Jestem osobą pojednaną z Bogiem. Nigdy nie stanę na sądzie wiecznym ku potępieniu. Nigdy w życiu. Jeżeli ty nie masz tej pewności, że nie staniesz na sądzie, jeżeli nie masz tej pewności, to idziesz do piekła. Nieważne, że chodzisz do kościoła, nieważne, że jesteś religijnym, gorliwym Polakiem honorującym Boga i ojczyznę. Nieważne. To nie robi na nim wrażenia. Jezus Chrystus zrobił wrażenie na Ojcu. Jezus Chrystus zaspokoił pragnienie świętego Boga, którego człowiek nie jest w stanie zaspokoić. To Bóg sam zszedł na ziemię i zaspokoił pragnienie Ojca. Jezus Chrystus narodził się w ciele jako człowiek, doświadczył wszystkiego z wyjątkiem błędu, po to, żeby mój błąd, żeby moje grzechy, żeby zabrał, wziął na siebie, wchłonął. I zamiast tego dał mi przebaczenie. I On przebaczył mi każdy mój błąd. Dlatego ja dzisiaj mogę zgiąć moje kolana przed Ojcem i powiedzieć: dziękuję Ci, Jezu, że umarłeś za mnie. Dziękuję Ci każdego dnia, dziękuję Ci, że jestem nowym stworzeniem, że stare przeminęło, że wszystko stało się nowe. Ja wtedy w pokoju wstałem z kolan i wiedziałem, że jestem nowym człowiekiem. Wiedziałem, że jestem nowym człowiekiem. Mam dla Ciebie dzisiaj informację. Dzisiaj możesz stać się nowym stworzeniem, nowym człowiekiem, nie muszącym zasługiwać na nic, na żadną miłość, akceptację, nie muszącym tego w ogóle robić. Pogodzonym ze sobą. Czy chcesz? Czy zgodzisz się dzisiaj z informacją, z dobrą informacją, z Ewangelią, że Twoje błędy są przebaczone? Czy zgodzisz się z tą informacją? Czy uwierzysz? Tylko tyle musisz zrobić. Musisz uwierzyć w to, że Bóg wybaczył Twoje grzechy. Musisz złamać swoje ego. Musisz przestać próbować starać się być lepszym człowiekiem. Tylko zgódź się z Bogiem. Ponieważ nie jesteś w stanie zaspokoić standardu świętości wielkiego Boga. Żaden człowiek, żaden papież, żaden ksiądz, żaden pastor, nikt nie może zaspokoić człowieka Boga, świętości Boga. Tylko Jezus Chrystus, doskonały, bez grzechu, On był w stanie zaspokoić ten standard świętości. Nie próbuj być świętym.
Nie myśl sobie, że jak umrzesz, to jest szansa na to, że będziesz świętym. Stań się świętym dzisiaj. Oddziel się dla Boga. Zrób to. Prostym aktem wiary. Jeżeli uwierzysz, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, za twoje prywatne grzechy. Uwierzysz w to. Nigdy nie pójdziesz do piekła. Pomódl się teraz ze mną. Powiedz tak: Boże Ojcze, przepraszam Cię za moje życie. Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź do mojego życia. Zamieszkaj w moim sercu. Pokaż mi mój stan. Pokaż mi mój grzech. Pokaż mi Twoją sprawiedliwość i pokaż mi sąd. Powiedz to z szczerym sercem. Zobaczysz, co się wydarzy. On tylko na to czeka. A jeżeli jesteś poranionym, cierpiącym człowiekiem, to On trzciny nadłamanej nie dołamie. On przychodzi z miłością. Pokaże Ci Twój stan, ale to będzie otulone miłością. Zaufaj Mu całym sercem. Ja to zrobiłem. Zainspirowany zmianą życia pewnego człowieka, powiedziałem do Boga: przepraszam Cię za moje życie. Przepraszam Cię, że żyłem bez Ciebie. I On przyszedł 13 lat temu do mojego życia. I moje życie od tego czasu nigdy nie było już takie samo. I nigdy nie będzie. Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Czy możesz to powiedzieć? Czy możesz powiedzieć, że Jezus jest Panem twojego życia? Nie tylko, że wierzysz w Jego istnienie. Czy panuje w twoim życiu? Bo jeżeli nie panuje, jeżeli ty panujesz, to ja ci, przyjacielu, współczuję. Marna twoja przyszłość i marny twój los. Wszystko poza Chrystusem w moim życiu uznaję za śmiecie. Kiedy zetknąłem się z miłością, z prawdą i z Bożą mocą, ja zobaczyłem, że nie ma nic piękniejszego, niż kiedy przychodzi Bóg do twojego życia. Nic piękniejszego nie może ci się przydarzyć, niż narodzenie z Jego Ducha. Żaden system religijny, żadna uczynkowość nie doprowadzi cię do Boga. Tylko prawdziwe, szczere, z głębi serca skierowanie tych słów: chcę Cię poznać, przyjdź do mnie. Wierzę, że jesteś. Wierzę, że 2000 lat temu umarłeś za moje błędy. Czy w to uwierzysz? Czy w to wierzysz? Bo jeżeli w to uwierzysz, nigdy nie umrzesz. Nigdy nie umrzesz. Twoje ciało zostanie pogrzebane, ale twój duch wróci do Ojca. Rozpoznaj Go już dziś. Rozpoznaj Boga już dziś. Dziś, jeśli teraz Jego głos słyszysz, nie zatwardzaj swojego serca. Mówię ci to. Ja nazywam się Przemysław Więzik i 13 lat temu osobiście spotkałem Jezusa Chrystusa. Może pomyślisz, że jestem chory psychicznie, jest taka szansa. A jest druga opcja, że faktycznie spotkałem Jezusa. Też nie, lepiej tego nie wykluczaj. Kładę dzisiaj przed tobą życie albo śmierć, błogosławieństwo albo przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. Wybierz życie, abyś żył. Wybierz życie. Wybierz życie i żyj.